11 listopada jest dla Ciebie czymś więcej niż tylko dniem wolnym od zajęć? Tak, jest to w końcu dzień, w którym rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, także no, jest to ważne święto, myślę, dla każdego z nas. Po klęsce nie pierwszej, podnosząc przyłbicę, przechodzę jak we śnie ostatnie granice. Przez cło przemycają swój okrzyk wojny i kulę ostatnią, co w ustach się schowa. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Czym dla Ciebie jest patriotyzm? Patriotyzm jest dla mnie jakimś rodzajem szacunku dla ojczyzny, dla flagi, dla godła. Tym, że po prostu zawsze musimy pamiętać o tym, skąd pochodzimy i gdzie powinniśmy być. Pod każdym sztandarem, byle nie biały, szukając zwycięstwa rozbite oddziały. I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski. Nie pomnę, że mądry nie śmieje się z klęski. Czy w czasie pokoju można się wykazać patriotyzmem? Naturalnie. I to nie chodzi tutaj tylko o takie proste rzeczy jak miłość do ojczyzny, bo to jest taki... Raczej mówię o tym, że należałoby się uczyć historii, bo to jest równie ważne jak jakiekolwiek działania z tym związane. Tak myślę. Tak, no jest też wiele różnych takich drobnych rzeczy, które jakby pokazują miejscowy patriotyzm. Tak to określa się, z braku lepszego określenia, jak na przykład no, zawsze jeżdżenie z biletem, który wspiera gospodarkę, można powiedzieć, miastową, więc co też wspiera ojczyznę, czyli formę patriotyzmu. Słowa ojczyzna nie należy wymawiać zbyt często, ani zbyt szybko, aby nie zatraciło sensu powierzonego przez przodków. Lepiej słowo to po prostu zawinąć w strzępy płótna i położyć na dno rodzinnej szkatuły. Między srebrne monety i fotografie z rdzewnymi plamami, jakie odziedziczyliśmy. Czy w programie wychowawczym szkoły jest nauka patriotyzmu? Oczywiście, to jest jeden z bardzo ważnych elementów i w ramach tego wychowania patriotycznego staramy się robić właśnie tego typu imprezy, jak ta wieczornica, ta akademia, ale również różnego typu lekcje wychowawcze, jak również gazetki, które czasem można zobaczyć na korytarzach. To bardzo ważny element wychowania młodzieży. Słowo ojczyzna należy czasem wydobywać. Na przykład na święto zmarłych lub święto zmartwychwstania i kłaść na białym obrusie, polerować, jak się przeciera zmęczone oczy, aż zabłyśnie uśmiechem ironii. Czy młodzież chętnie uczy się historii? Myślę, że bardzo chętnie, z kilku powodów. Raz, że jest to bardzo ciekawy przedmiot. Proszę o jednym pamiętać, że historię tworzą ludzie. Młodzież startuje w konkursach, młodzież startuje w olimpiadach, więc myślę, że dla nich historia jest bardzo interesującym przedmiotem. Czy interesuje ich historia XX wieku? Myślę, że tak. Przy czym szkoda, że historia XX wieku jest uczona w liceum. Gimnazjum kończy nauczanie historii na... w 1918 roku, czyli na zakończeniu I wojny światowej, no to już jest XX wiek. Natomiast taka poszerzona historia dotycząca XX wieku jest uczona w liceum i myślę, że dla nich jest bardzo interesująca. Jest to historia nie tak znów odległa. Żyją nasi dziadkowie, żyją nasi rodzice, od których też możemy się dowiedzieć wielu ciekawych historii dotyczących XX wieku. A zajęcia w szkole są takim, moim zdaniem, bardzo ciekawym uzupełnieniem, ale mimo, że historia XX wieku, powiedzmy, nie jest w takim zakresie uczona w gimnazjum, to i tak młodzież z gimnazjum w konkursach przedmiotowych, które dotyczą XX wieku, chętnie bierze udział. Thank you.
zdaniem organizowanie wieczornicy jest dobrym pomysłem, czy może wolelibyście zwykły apel? Według mnie jest bardzo dobrym pomysłem, bo jest to jeden taki moment w roku, kiedy możemy się wszyscy spotkać i po prostu zadumać się nad tym specjalnym dniem. Naszym zdaniem wieczornica też jest lepszym pomysłem niż taki zwyczajny apel, do którego jesteśmy tak w pewien sposób przymuszeni. I na pewno taki artystyczny wyraz daje uczniom większą świadomość tego wydarzenia i możemy lepiej wyobrazić sobie, jak to kiedyś wyglądało i nadal wygląda. Jak wam się podobał program? Czy skłaniał do refleksji? Moim zdaniem, bo brałam udział już w paru wieczornicach w tej szkole, to ten konkretny program różnił się odrobinę od tego, co zazwyczaj prezentujemy. To jest oczywiście zasługa naszej pani wicedyrektor, która starała się go zrobić odrobinę innym i dlatego było to dla mnie bardzo przyjemne w tym występować i uczestniczyć. Patriotyzm to postawa miłości wobec ojczyzny, szacunku i dbania o nią, interesowania się jej sprawami i tym, jak będzie się rozwijać.